Hej, witam Cię serdecznie. Na naszym dzisiejszym spotkaniu rozpoczął się nowy tydzień. To zobaczmy, w jakim stylu w tym momencie rynki rozgrywa rynek zagraniczny. Co się dzieje ciekawego na rynku krypto? Czy Bitcoin już dobił do 40 tysięcy dolarów, a może nawet przebił? Zobaczymy to za chwilę i zerkniemy, jak upłynęła dzisiejsza sesja na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Przygotowałem skrót informacji również z bankiera i rozpoczynamy tradycyjnie od pierwszych ciekawostek. Lot w kosmos z Jeffem Bezosem wylicytowany za 28 milionów dolarów. Tak więc jak się nie załapałeś na tą licytację, no to już po temacie. Za 28 milionów dolarów sprzedano na aukcji w sobotę bilet na pierwszy suborbitalny lot turystyczny statku kosmicznego New Shepard, poinformował Reuters. W przewidzianym na lipiec locie weźmie też udział miliarder Jeff Bezos, właściciel firmy Blue Origin, która opracowała statek. Nazwiska zwycięzcy aukcji nie ujawniono. Więc dosyć ciekawe wydarzenie. Lecimy sobie dalej. Liderzy G7 zobowiązali się do wspólnej odbudowy świata po pandemii. Podczas zakończonego w niedzielę szczytu grupy G7 jej przywódcy zobowiązali się do wzmożenia wysiłków na rzecz zakończenia pandemii szkodnika oraz wspólnej odbudowy świata. W niektórych punktach deklaracji końcowej nie zawarto jednak konkretów. W dokumencie wymieniono sześć głównych obszarów działań. Zakończenie pandemii szkodnika i zapobieganie przyszłym pandemiom. Wsparcie dla gospodarek w wychodzeniu ze spowodowanego nią kryzysu, wspieranie dobrobytu poprzez bardziej wolny i sprawiedliwy handel oraz sprawiedliwszy system podatkowy, ochrona środowiska naturalnego na ziemi, wzmocnienie współpracy z innymi krajami i pomoc im w inwestycjach infrastrukturalnych oraz wspieranie na świecie wspólnych wartości podzielanych przez państwa członkowskie, takich jak demokracja, równość czy prawa człowieka. A jak nie wiesz, które państwa wchodzą w skład G7, to już Ci oczywiście podrzucam. Grupa G7 oprócz Wielkiej Brytanii, która w tym roku sprawuje przewodnictwo, tworzą USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja i Włochy. Lecimy dalej. Koniec Eldorado dla Amazona czy Google. USA biorą się za cyfrowych gigantów. No ciekawe dlaczego. Demokraci w Izbie Reprezentantów USA zgłosili w piątek pakiet pięciu projektów ustaw, które mają ograniczyć ekspansję cyfrowych gigantów takich jak Google, Amazon, Facebook czy Apple, a nawet pozwolić na rozbicie ich monopolii. Reformy mogą liczyć na poparcie republikanów. No i właśnie, czy jakby to zatwierdzą, to będzie koniec tej szalonej hossy na rynku amerykańskim i zacznie się Bessa. Jak myślisz? No i znać w komentarzu, a my zwróćmy uwagę, o co w tym wszystkim chodzi. Wśród zaproponowanych przez Kongres rozwiązań m.in. zakaz przejmowania przez gigantów konkurencyjnych wobec nich firm, co było dotychczas jednym z kluczy do wzrostu i dominacji platform takich jak Facebook, Google czy Amazon. Co więcej, fuzje firm o wartości powyżej 1 miliarda dolarów zostałyby obarczone dodatkowymi kosztami i ścisłymi restrykcjami. Jednym z potencjalnych najbardziej znaczących przepisów jest ten zakazujący firmom Big Tech faworyzowanie własnych produktów na posiadanych przez nich platformach. No ale to nie jest tak. Ktoś pewnie za tym stoi. No to popatrzmy, bo to nie jest tak pięknie, że rządzący chcą to zmienić sami z siebie. Co więcej, media podają, że za nowymi regulacjami antymonopolowymi lobbuje. No to jest takie piękne słowo, lobbuje. Jak wiesz, co to naprawdę znaczy, to możesz podrzucić w komentarzu. Związane z prawicą imperium medialne Ruperta Murdocha, tak więc dosyć ciekawe, dla których Facebook i Google stanowią poważną konkurencję. No właśnie, no to będą zmiany. Zobaczymy, czy rzeczywiście się to uda przeprowadzić. Lecimy dalej. Netflix otworzył sklep internetowy. Netflix rozszerza działalność. Światowy gigant wśród platform online dla oglądania filmów i seriali na abonament uruchomił sklep internetowy. Kupić można w nim ubrania i gadżety inspirowane własnymi produkcjami Netflixa. W tym najprawdopodobniej pewnie zobaczymy kiedyś gadżety inspirowane Wiedźminem. To będzie dopiero ciekawe. Lecimy dalej. Kolejna sieć sklepów otwarta w każdą niedzielę, czyli kolejna ciekawostka. Popatrzmy, zakaz handlu w niedzielę powoli staje się fikcją. Kolejna sieć sklepów zdecydowała się na przekwalifikowanie w placówkę pocztową. Większość marketów Intermarché jest otwarta w niedzielę. No to widzimy, tak to się robi. Szansa na wycofanie skargi z TSUE w sprawie Turowa. Dziś propozycja umowy. No i na pewno trzeba będzie obserwować PGE, co tam będzie się ciekawego w najbliższych dniach działo na kursie tej spółki. W poniedziałek polski rząd ma otrzymać od Czechów propozycję umowy w sprawie kopalni Turów. Jeśli strony się porozumieją, skarga Pragi może być wycofana z TSUE jeszcze przed wakacjami, informuje dziennik Gazeta Prawna. Z jej informacji wynika też, że spór mógł się zakończyć o wiele, wiele wcześniej. Zerknijmy sobie, o co tak naprawdę chodzi. Obowiązek
postawienia po czeskiej stronie stacji pomiarowych monitorujących zanieczyszczenie środowiska, przekazywanie na bieżąco sąsiadom informacji o skutkach wydobycia węgla, stworzenie specjalnego funduszu, z którego miałyby być finansowane projekty środowiskowe, np. uzdatnianie wód gruntowych na pograniczu oraz dodatkowo około 50 milionów euro, które Polacy mieliby wydać na inwestycje u Czechów. To propozycje, które znalazły się w umowie w sprawie kopalni w Turowie. I lecimy z wypowiedziami członków Rady Polityki Pieniężnej, no bo na pewno je warto śledzić. Gdy PKB wróci do poziomu sprzed pandemii, będzie można zająć się hamowaniem wzrostu cen, powiedział w telewizji Biznes24 członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Myślę, że jeżeli dostaniemy dane gdzieś za pierwsze półrocze, a to powinno być gdzieś we wrześniu osiągalne, to będziemy wiedzieli, jak sytuacja w Polsce wygląda i czy jesteśmy już na przedpandemicznym poziomie, czy jesteśmy na ścieżce wzrostu. Chodzi nie tylko o przywrócenie dawnego poziomu, ale także o przywrócenie dynamiki gospodarczej. Wtedy obawy, że zacieśnieniem polityki gospodarczej nie stłumimy tempa wzrostu i nie wyrządzimy krzywdy gospodarce, będą o wiele mniejsze. Wtedy będzie można bardzo ostrożnie powracać do dawnych stóp procentowych, które przez ostatnie kilka lat przed pandemią bardzo dobrze służyły naszej gospodarce, dodał. I zobaczmy na kolejną wypowiedź WON. Trzeba poczekać na listopadową projekcję inflacji. Uważam, że bezpiecznie będzie poczekać na projekcję nie tylko lipcową, lecz także na listopadową. Wówczas będzie można zastanowić się nad optymalnym sposobem prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w okresie przełomu 2021-2022, nie wykluczając z góry żadnego z potencjalnych rozwiązań. Pamiętać jednak o tym, że dochodzenie do celu powinno być tak prowadzone, aby odbywało się to z jak największą korzyścią dla aktywności gospodarczej i sytuacji na rynku pracy, napisał w portalu w gospodarce WON. Pamiętajmy, że aktualny niski poziom stóp procentowych był i jest nadal w moim przekonaniu niezbędny do tego, aby zapewnić możliwe łagodne przejście naszej gospodarki przez okres kryzysu związanego z epidemią szkodnika, dodał i lecimy sobie dalej. Złoto zniżkuje drugą sesję z rzędu. Rynki finansowe zdają się być przekonane, że obecna fala inflacji jest przejściowa i że powoli zaczyna opadać. Taka narracja wsparła dolara i amerykańskie obligacje skarbowe oraz obniżyła notowania złota. No to ciekawe. W poniedziałek rano notowania kontraktów terminowych na złoto spadły o ponad 1%, zniżkując do 1858 dolarów za uncję trojańską i schodząc do najniższego poziomu od połowy maja. W piątek dolarowe notowania złota obniżyły się o 0,9%. Zachowanie złota może nieco dziwić, skoro raptem w czwartek dowiedzieliśmy się, że inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych w maju sięgnęła 5%, przekraczając prognozy większości ekonomistów. Co więcej, inflacja bazowa osiągnęła najwyższą wartość od niemal 30 lat, 3,8% rok do roku, bardzo daleko odchylając się od 2% celu rezerwy federalnej. Wydawałoby się, że już niemal galopująca dolarowa inflacja zwiększy popyt na metale szlachetne, dość powszechnie uważane za zabezpieczenie przed spadkiem siły nabywczej fiducjarnego pieniądza. Tak się jednak nie stało. Co więcej, reakcja rynku była wręcz odwrotna od tego, czego można się było spodziewać. Wzrosły ceny amerykańskich obligacji skarbowych, czyli spadły ich rentowności oraz podniosły się wyceny spółek wzrostowych. No ciekawe, co o tym sądzisz, daj znać w komentarzu, a my lecimy sobie dalej. Inflacja nie przestraszyła oszczędzających. Wydajemy miliardy na obligacje detaliczne. Obligacje detaliczne Skarbu Państwa cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków. Pomimo przyspieszającej inflacji, najczęstszym wyborem oszczędzających pozostają papiery 3-miesięczne o stałej, zdecydowanie niższej niż tempo wzrostu cen stopie zwrotu. W maju Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych 3,79 miliarda złotych. To wynik nieznacznie mniejszy niż miesiąc wcześniej, ale czwarty najwyższy w historii. I widzimy to oczywiście na tym grafie. Na zakup papierów 3-miesięcznych inwestorzy wyasygnowali aż 1,93 miliarda złotych, co stanowiło ponad połowę ulokowanej w maju kwoty. To nieco więcej niż w kwietniu, ale mniej niż w marcu. Mimo że do oszczędzających dotarły już zapewne informacje, że w kwietniu inflacja w Polsce wyniosła 4,3% w skali roku, wyraźnie więcej niż w marcu, gdzie wynosiła 3,2% i lutym, tam wynosiła 2,4%, to nadal najchętniej sięgali oni po obligacje 3-miesięczne. Być może oszczędzający uwierzyli prezesowi Glapińskiemu, który twierdzi, że inflacja jest przejściowa i wkrótce się obniży. Takie słowa padają zresztą z jego ust od lat. Lecimy dalej. GPW liczy na 20-30 zagranicznych blue chipów w momencie startu rynku Global Connect. No to by było coś. Bardzo ciekawa inicjatywa. Trzymam kciuki za to, żeby to się oczywiście udało.
Uruchomienie Global Connect planowane jest w czwartym kwartale tego roku, czyli już coraz bliżej. Akcje na Global Connect wprowadzane będą przez animatorów rynku bez zgody emitenta. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie obecnych przepisów prawa i umiejscowienie rynku Global Connect na ASO GPW. Na rynku Global Connect notowane będą akcje, tak więc inwestorom będą przysługiwały pożytki z posiadania papierów wartościowych, na przykład dywidendy. No to będzie grubo. Wśród przykładowych spółek, których akcje mogłyby być notowane na Global Connect, GPW wymienia. No właśnie, tutaj masz wymienione te spółki i dopiero będziesz miał ciężki orzech do zgryzienia. Wszyscy będziemy mieć ciężki orzech do zgryzienia. Co wybrać? Airbusa czy Enter? Citigroup czy PKO BP? No właśnie. PayPal? A może PKO SA? Tesla? A może PKP Cargo? To dopiero będzie nie lada wyzwanie. Mabion? A może Bayer? Niesamowite czasy się zbliżają, coś czuję u nas na GPW, jeżeli chodzi o właśnie te spółki. Notowania akcji odbywać się będą w złotówkach. Sesja giełdowa potrwa od godziny 9 do 17.20. Rozliczenia będą się odbywać poprzez linki operacyjne KDPW. Więc będzie naprawdę się działo i to coś dużo, coś czuję na ten czwarty kwartał. Lecimy dalej. Farm 51, premiera gry Chernobylite na PC-ta nastąpi 28 lipca, czyli dosyć ciekawa sytuacja. Alien Games będzie wydawcą, czyli trzeba zobaczyć, jak tam reaguje dzisiaj jedna, jak i druga spółka. No, przypominam, że Farm 51 na nowych historycznych szczytach mieliśmy w ubiegłym tygodniu. Premiera na pozostałych platformach, to jest PlayStation 4 oraz Xbox One, nastąpi nie później niż do końca trzeciego kwartału 2021 roku. Lecimy sobie dalej. Ondę ogłasza zamiar przeprowadzenia IPO. No to ciekawie się zapowiada również. Ondę, spółka z grupy Airbud, ogłasza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Oferta obejmować będzie emisję do 8,25 miliona nowych akcji oraz sprzedaż akcji istniejących przez obecnych akcjonariuszy. Więc daj znać, czy będziesz brał udział w tym IPO, a my lecimy sobie dalej. PGNiG szacuje, że dzięki wdrożeniu projektu Smartfield, który wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe do wsparcia działalności poszukiwawczo-wydobywczej, krajowe zasoby wydobywalne gazu ziemnego wzrosną o ponad 7 miliardów metrów sześciennych, poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski. To bardzo ciekawa informacja. Zobaczymy, jak tam PGNiG sobie dzisiaj radzi na parkiecie. Lecimy sobie dalej. Photon Energy widzi potencjał do rozwoju w Polsce. Photon Energy zakłada w nowej strategii do 2024 roku m.in. rozbudowę portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych. Spółka widzi potencjał do rozwoju w Polsce. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji obok planowanej sprzedaży akcji własnych może być emisja zielonych obligacji. Czyli dosyć ciekawie. Do końca 2024 roku spółka planuje rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych ponad 74 MW do co najmniej 600 MW. Tam, gdzie to możliwe, będziemy rozwijać moce wytwórcze we własnym zakresie. Nie wykluczamy też współpracy z partnerami oraz akwizycji, choć obecnie akwizycje projektów nie są naszym priorytetem, bo ceny na rynku są wysokie, powiedział prezes. Część projektów uruchomimy już w tym roku. Będą to dwie elektrownie w Australii. Dodamy też kolejne megawaty na Węgrzech, w Rumunii, w Polsce. Wiele projektów, które mamy w portfelu, będzie gotowych do budowy w przyszłym roku. Będzie więc znaczący wzrost w porównaniu z tym rokiem. Podobnie w kolejnych latach, dodał. No, czyli dosyć ciekawie. Zobaczymy, jak ta Photon sobie dzisiaj również radzi. Lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy od rynku krypto. Widzimy, że rynek coraz bardziej robi się chciwy. Indeks chciwości pokazuje 61. No to zobaczymy, co tutaj ciekawego się w tym momencie dzieje na królu. Bo król tutaj nadaje ton temu całemu wyścigowi na rynku krypto. Bo jak widzimy, przebił bardzo istotną barierę. 40 tysięcy, już się zbliża do 41 tysięcy dolarów za sztukę i w ciągu ostatniej doby już prawie 14% do góry. Czyli zobaczymy, czy coś się zaczyna na nowo dziać, czy zaraz ktoś zaleje to jakąś negatywną informacją ze świata i tyle będzie po tym odbiciu. Kolejny ważny, istotny projekt to jest oczywiście Ethereum. Już przekroczył 2,5 tysiąca dolarów za sztukę. W tym momencie prawie 10% wzrostu. Binance Coin 12% do góry. Cardano 12% do góry. Czyli widzimy piękne wzrosty. Polka
12 Uniswap, 15, a zobaczmy największe zmiany w topowej setce. Tutaj TorChain rośnie aż 28%, Phantom 24%, Engine Coin 19%, Polygon 18%, 18% również The Graph, czyli widzimy piękne dwucyfrowe wzrosty, no bo jak Bitcoin rośnie, to wszyscy się cieszą i wszystko leci wraz za Bitcoinem. Popatrzmy, co się przecenia dzisiaj, potem RF przecenia się 71 setnych zaledwie, potem mamy Stablecoin, czyli tak naprawdę wszystko mamy w zieleni. Jeżeli jeszcze nie rozgrywasz rynku krypta, zastanawiasz się, gdzie to zrobić, to tutaj ci na głównym kaflu podpinam giełdy, z których sam korzystam, do złotówki. To masz oczywiście BitBeja, obok masz Binance, czyli największą i najlepszą giełdę na świecie. Tak więc lecimy sobie dalej z kolejnymi naszymi zestawieniami, czyli zaczynamy zaraz z rynkiem zagranicznym. Widzimy, że ropa niepowstrzymanie mknie w przestworza. Widzimy, że już kosztuje 73,37 dolara za baryłkę. DAX dzisiaj, no, po wybiciu nowych historycznych szczytów, na razie nam wycofują i testują te poprzednie szczyty. 15 722 punkty, S&P 500, ruch korekcyjny 4240 punktów, no ale oczywiście po wyznaczeniu nowych historycznych szczytów. Nasdaq również bardzo wysoko, ale chyba jeszcze się nie ślizgnęli o szczyty historyczne, bardzo blisko, 14 017 punktów. Srebro dzisiaj, no, był niezły shake, w dół, jak widzimy, teraz wyciągają prawie 28 dolarów za uncję. Złoto dzisiaj pod presją sprzedających 1865 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank mocno drożeje, 4,14, euro do góry 4,51, funt do góry 5,25 i dolar również do góry 3,72. I lecimy sobie teraz już z naszymi zastanawianiami kolejnymi. Zaczynamy od informacji, które będą się pojawiać, bo je podwieszam dla Ciebie na bieżąco na jakinwestować.com, dostęp masz pod tą ikoną i zobaczmy, co ciekawego dzieje się nie na dywidendach, to za chwilkę, oczywiście na info, czyli widzimy, że mamy pełnię sezonu dywidendowego. Zresztą dzisiaj do portfela dywidendowego trafiła kolejna spółka i kolejną również szykuję pod zakupy, tak więc jak jesteś ciekawy, to tam się również zapraszam. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzy jutro, to widzimy, że Eurocash, Dektra, Mobruk, Mangata, pierwszy dzień notowań bez dywidendy, będziemy mieć tutaj odcięcie. Mamy wypłatę dywidend też na czterech spółkach, tak więc Autopartner, ATM Grupa, Biomaxima, ED Invest, jak posiadasz się w portfelu, to jutro będzie święto, no bo dywidendy pojawią się na Twoim rachunku maklerskim i oczywiście kilka walnych, między innymi będzie tutaj Amica, Playway, Team, Work Service, Wirtualna, czyli dosyć ciekawe informacje i oczywiście środę masz pod spodem podpiętą. Jeżeli chodzi o dywidendę, które również obok aktualizuje dla Ciebie na bieżąco, więc mamy tą listę, która jest naprawdę bardzo, bardzo obszerna i jest z czym wybierać. Jak widzimy te stopy dywidendy przy obecnych stopach procentowych, które są, no to naprawdę są niektóre bardzo, bardzo tłuste i przyprawiają wręcz o zawrót głowy. Tak więc jak interesujesz się rozgrywaniem spółek dywidendowych, bądź też chcesz budować swój portfel dywidendowy, to tutaj Cię również zapraszam, bo ta lista jest na bieżąco dla Ciebie tutaj aktualizowana. A już przechodzę do naszego głosowania, no bo skoro poniedziałek, to wystartowało nowe głosowanie, tak więc przechodzę na kartę społeczność i tutaj Cię zapraszam, abyś mógł współdecydować o tym, co zobaczymy w najbliższą niedzielę, zamiast przeglądu spółek z branży OZE. Jak na razie mamy 77 oddanych głosów i do wyboru mamy Pogromców, gdzie mamy 13%, spółki tworzące WIG Ukraina. Jak jesteś ciekawy, to oczywiście jutro z samego rana, w okolicach godziny 7, pojawi się przegląd sektorowy, gdzie właśnie będziemy omawiać te spółki z WIG Ukraina, a jak wygra na YouTubie, to również zobaczymy na YouTubie. Spółki z WIG Budownictwo 16%, Gaming 26% jak na razie, zostawić OZE 31%. Tak więc zobaczymy sobie w sobotę tradycyjnie banki, a w niedzielę masz okazję tutaj współdecydować, co zobaczymy i przy okazji, jak tam Bitcoin, czy coś się zmieniło w naszych głosowaniach, ile będzie kosztował Bitcoin na koniec tego roku. 697 oddanych głosów, 42% głosujących poniżej 25 tysięcy dolarów za sztukę. W tym momencie 40 tysięcy dolarów za sztukę. Tak więc lecimy już z tym, co się dzieje na naszym parkiecie. Sam jestem ciekawy, jak ta pierwsza sesja w nowym tygodniu dzisiaj wyglądała. Lecimy od produkcyjnych. Jak chciałbyś coś dodać do listy hitów, czy to NewConnectu, czy to WIG-u, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Jeszcze może zanim do tego, to jeszcze zerknijmy sobie, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o indeksy nasze główne. WIG dzisiaj do góry ładnie odbija, tak więc zbliżamy się do testów poprzednich historycznych szczytów tutaj, w tym okresie czasu oczywiście. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na WIG 20, to również zbliżamy się do testów poprzednich poziomów, też mamy ładną sesję wzrostową, ale to zaraz zobaczymy, czyja to zasługa. Lecimy z produkcyjnymi. Mikrian dzisiaj 14,5% do góry na pięknym obrocie, tak więc bardzo ładna wzrostowa sesja. Tarczyński 2,91, Haptek 2,90. Z drugiej strony najmocniej obrywa Forma z trasą 4,32, Czanków 2,94. Liderzy obrotu to Haptek 675 tysięcy, Mikrian 565 tysięcy. Ciekawa sesja, szczególnie na Mickey Land. Jeżeli chodzi o hity WIG-u, to Astarta dzisiaj 4,66, Astarta, którą na pewno sobie zobaczymy na sektorowym, tak więc jak jesteś ciekawy, to tam Cię zapraszam i 4 miliony obrotu. Hity
tygodniu Connectu widzimy, że prezent 2% do góry, HEMP do 1,50 do góry, Unilab 7,67 na korekcie i VE obrywa 8,67 na największym obrocie w tym zestawieniu 247 tysięcy. Na spółkach dywidendowych dzisiaj największe wzrosty to Robinson, który spuchł aż 20%, niesamowite, CCS 6,29 czy Mosto Star PLC 5,65. Z drugiej strony w korekcie Kaspar 5,71, INC 3,70 czy Decora 3,23, to są te największe zejścia korekcyjne. Liderzy obrotu to KGHM 84 miliony, czy Astarta 4,200. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj Genix One 4,63 do góry, Mabion 3,89, z drugiej strony Medcamp 3,56 czy Biomaxima 3,10. Liderzy obrotu to Mabion 40 milionów, Mercator 6,600 czy Biomet lubi Banka 400. Na budownictwie Airbus 7,81 do góry, ZUE 7,69 czy Mostostal 5,65, a z drugiej strony Decora jest liderem spadku, czyli korekty 3,23 na minusie, Trakcja 2,44, liderzy obrotu Airbus 2,5 miliona, Torpol Banka 700. Na nieruchomościach dzisiaj Plaza Center eksplodowała wręcz 21% do góry, CP Grupa 3,29, Varipex 3,14, z drugiej strony najmocniej obrywa Wikana, tracąc 7,5%, liderzy obrotu Tom Development, banieczka obrotu, walka podaży z popytem, nikt nie wygrał, zero bez zmian. Jeżeli chodzi o dzisiaj energetykę, to ZEPAK 2,5% do góry, Tauron 1,84, w odwrocie mamy ML System, który koryguje o 2,5%, prawie kogenerację 0,5%, liderzy obrotu to PGE, który dzisiaj prawie procencik na plusie, zobaczymy, co ciekawego się wydarzy, gdy te wszystkie informacje dotrą do nas z Czech. 9 milionów 900 obrotu, Tauron 6 milionów 200. Na turystyce dzisiaj Nowa Tura z 2% do góry na delikatnym obrocie, Rainbow 0,5% na korekcie, 150 tysięcy obrotu, czy Enter 2% na minusie, 159 tysięcy obrotu. Lodzieżówka Silvano dzisiaj do góry 9,70, Exotic 6,5, LPP 3,47, a w odwrocie za to mamy Solar, traci dzisiaj 3,5, czy Plantware 1,5%. Liderzy obrotu to CCC, prawie 17 baniek, LPP 13,700. To teraz lecimy z gastronomią. Tutaj, jak widzimy, największy obrót to 2 miliony. Amrest wygenerował 0,63 na minusie, Sakana 4,64 na korekcie, a bez zmian Mex Polska. Jeżeli chodzi o gaming, to dzisiaj popatrzmy, Alien Games jest 10% do góry i mamy prawie 400 tysięcy obrotu, Redzik 8,76, The Dust 5,32, Drageus 5,19, to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o sesję na gamingu dzisiaj, tak więc widzimy, że no, jakby nie było po tych pozytywnych wynikach portfela, które widzieliśmy na naszych ostatnich spotkaniach w weekend, tak więc jak jeszcze nie widziałeś, to zapraszam Cię, abyś zapoznał się z tymi wyliczeniami, jak również z tym nagraniem, to widzimy, że no, cały czas gaming jakby nie było, maraz trwa. Z drugiej strony najmocniej obrywa dzisiaj 7-Level, na niewielkim obrocie obrywa 8%, Surfland 8,33, Unilab 7,67 czy EC Games 5% w dół. Liderzy obrotu to CD Projekt 75 milionów i 0,5% na plusie, Element Beat 5,400, TS Games 4,200, 3 banieczki CA Games, Creepy Jar 2,300, Far 51, Bańka 900 i widzimy, że korekta 2%, Huge, Bańka 100 i banieczka na Playway. Kto rozgrywał dzisiaj shorty, to minus 1 na indeksie. Vic Games dzisiaj 23 375 punktów i zerknijmy sobie, jak tam pozycje krótkie przy okazji, co tam ciekawego się na nich dzieje, czy mamy jakieś zmiany, wyciśnięcie tych shortów, czy jeszcze one tam się panoszą na tym rynku. Widzimy, że 5 shortów cały czas na CD Projekt jest utrzymywanych, TS Games i 11bit również, Eurocash i LPP również, tak więc nic tutaj się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, to popatrzmy sobie na banki, bo dzisiaj Getin rośnie aż 5,78 do góry, mBank 4,76, Millennium 4%, czyli widzimy, że mamy pozytywne odreagowanie, pozytywny początek tygodnia na bankach. Z drugiej strony BNP obrywa 0,3, Alior 0,57 na plusie i nie mamy żadnego banku, który dzisiaj koryguje. To jest ciekawe, jeżeli chodzi o indeks, to dzisiaj 2% do góry, 6909 punktów, obroty PKO S.A. 51 milionów, PKO BP 47 milionów. Dzisiaj, jeżeli chodzi o OZE, liderem wzrostów jest Brass 9,91 do góry, Ackerman 5,37, ZEPAK 2,53, a z drugiej strony Steel obrywa 3,63, Figen 3,37. Liderzy obrotu to ML System 2 miliony, Bańka 300, Unimod. Lecimy teraz z indeksami, zobaczmy, w dniu dzisiejszym liderem wzrostów jest Ukraina właśnie, tak więc cieszę się, że jutro na sektorowym z samego rana ich zobaczymy. 3,28 do góry, odzieżówka 2,41, banki 2%, WIG 20, 1,28 do góry, 2253 punkty, potem mamy NWIG 40, 82 do góry, 4927 punktów i na deserek nam zostaje SWIG 80, 63 do góry, 21045 punktów. Z drugiej strony popatrzmy, najmocniej dzisiaj koryguje nam WIG Games, traci dzisiaj 1% na minusie, 0,67 New Connect. Jeżeli chodzi o szczegóły, to WIG20, tutaj LPP
cieszy się największym wzrostem 3,47, Pekao S.A. 2,48, Santander 2,32, a z drugiej strony tylko mamy trzy korekty, bo Mercator obrywa 13 setnych, KGHM 15 setnych, a JSW 62 setne. Liderzy obrotu to KGHM 84 miliony, 75 milionów CD Projekt, PKN Orlen 58 milionów. I lecimy z MWIG40, czyli indeks ze średnimi spółkami. W dniu dzisiejszym mBank liderem wzrostów 4,76, Millennium 4%, DataWalk 3,18. Z drugiej strony TS Games obrywa najmocniej, tracąc 3,53. Liderzy obrotu Kernel 11, prawie 12 milionów, 0. Widzimy, że nie mamy żadnej zmiany, czyli podaż z popytem dzisiaj miało było starcie bez rozstrzygnięcia. Alior 7,800, 6 banieczek mBank. Na SWIG80, co ciekawego się dzieje, zerknijmy. W dniu dzisiejszym, co tutaj się dzieje, widzimy, że IM Company 9,43 do góry, Airbus 7,800, Getin 5,78, 7,81 oczywiście Airbus. Z drugiej strony mamy Bumbita, który obrywa prawie 4%, CA Games 3,73 i INC 3%. Liderzy obrotu to Mabion 40 milionów, Cognor 7,500 czy 5,500, Azbis. Na New Connectie w dniu dzisiejszym popatrzmy, nowina zblokowana po PKC, tak więc do weryfikacji, ale obrót kosmiczny, bańka 700 i 57% do weryfikacji, co to tam się wydarzyło. Robinson 20% do góry, 84 tysiące. Na dużym obrocie również Bloomerang rośnie 10% do góry, bańka 200. Czy coś jeszcze? No, na większym obrocie nic tutaj ciekawego. Z drugiej strony zobaczmy, co dzisiaj najmocniej obrywało, co tutaj najwięcej traciło dzisiaj. Widzimy, że Standref oberwał aż 12%, 9 tysięcy obrotu. Potem Pathfound 10%, czy GR Media 10%, na dużym obrocie za to VE spada, ale oczywiście po piorunujących ostatnich wzrostach 8,67 na korekcie 247 tysięcy obrotu, czy Labokana również 8% do 400 tysięcy obrotu. Jeżeli chodzi właśnie o liderów obrotu, to dzisiaj w tym zestawieniu na New Connectie zdecydowanym liderem jest Farm 51, który wygenerował prawie dwie bańki obrotu, nowina bańka 700 czy bańka 200 Bloomerang. No i zobaczmy sobie indeks szerokiego rynku, czyli WIG. Popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że Plaza Center potwierdzony, mamy 21% wzrostu, czyli widzimy, że piękne wzrosty, jeżeli chodzi o tą spółkę. Dzisiaj Atlantis również 15% do góry, Mikiland 14%, Orzeł Biały 11%, Aling Gains 10%, na dużym obrocie również IM Company 9,43, 2 miliony obrotu, powyżej 2,5 miliona, Airbud 7% do góry, czyli widzimy, że tutaj mamy piękne wzrosty, tak więc cały czas jeszcze nie przychodzi jakieś ochłodzenie nastrojów. Inwestorzy się cieszą, rozgrywają ten rynek, widzimy, indeksy rosną, tak więc niech to trwa oczywiście jak najdłużej, no ale ten moment oczywiście zatrzymania, ochłodzenia nastrojów nastąpi, pytanie tylko kiedy. Jeżeli chodzi o transakcje, to zawarto ich w dniu dzisiejszym 97 380 sztuk, a obroty wynosiły, no skromno, 844 miliony 678 900 zł, no to do miliarda jeszcze troszkę brakowało. Jeżeli chodzi o największe dzisiaj zejścia korekcyjne, to zobaczmy sobie, jak to wygląda z drugiej strony, bo to nie jest tak, że wszystko tylko puchnie. Z drugiej strony Satis obrywa dzisiaj 10% ponad, IFC Capital 9,37 czy IFSA 8,5. Na większym obrocie Priory obrywa 4%, czy na przykład CA Games 3,73 korekta, 3 miliony obrotu. Jeżeli chodzi o obroty, to jeszcze zerknijmy, czy ktoś tutaj namieszał w tym zestawieniu. KGH 84 miliony, CD Projekt 75, 58, Orlen, nie mamy nikogo, no Mabion jest dosyć wysoko. Jeżeli chodzi o obrót 40 milionów, ale poza tym to nie mamy tutaj nikogo, kto by tutaj chciał jakoś usilnie namieszać nam w tym zestawieniu. Tak więc ja jestem ciekawy Twojej oceny dzisiejszej sesji, czy będzie nam tutaj już wzrosty towarzyszyć cały czas przez kolejne dni do końca tygodnia, czy wręcz przeciwnie. Być może S&P 500 zakończy dzień z jakimiś głębszymi spadkami, a jutro będzie strach na rynku, tak więc to będzie dosyć ciekawy case. Ja zapraszam Cię również, pamiętaj o naszych głosowaniach na karcie społeczność, aby tutaj współdecydować o tym, jaki przegląd zobaczymy, jeżeli chodzi o najbliższą zamianę spółek, być może z sektora OZE na jakiś inny, czy też nie. Tak więc to wszystko również zależy od Ciebie. Tak więc wbijaj, oddawaj swój głos, daj znać, jak przebiegła Ci sesja. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wyniki i do usłyszenia już jutro. Hej!